Łukasz Kasperzec, trener, nowy trener kadry Polski U14. Pierwszy raz rozumiem w Człuchowie. Tak, nie, w Człuchowie nie pierwszy raz. Byłem tu na wakacjach, jak miałem 17 czy 18 lat, czyli jakieś 27 lat temu. Bardzo miło wspominam te wakacje, więc nie pierwszy raz. Super, tym razem pierwszy raz koszykarsko, rozumiem. Turniej Dywizji A, jak po pierwszym dniu oceniasz poziom tego turnieju? Bardzo fajny poziom, poziom wysoki. Bardzo mnie cieszy to, że te chłopaki grając w kosza bawią się koszykówką, że czerpią z tego radość. Jest fajna intensywność, no jest sporo materiału do analizy. Byłeś też w Radomiu na turnieju Dywizji B. Wszyscy nie mogą się nachwalić reprezentacji Mazowsza. Jak byś porównał te reprezentacje, które awansowały z Dywizji B, czyli Mazowsze, Małopolskie, do tych drużyn, które grają tutaj w Człuchowie? Małopolska była bez dwóch zawodników wysokich, więc to też ciekawie, jak ci zawodnicy wysocy się wkomponują, jak będzie Małopolska grała. Mazowsze tak, mocne, mocne fizycznie, też ciekawa drużyna. Sport rządzi się swoimi prawami, drużyny się zderzą ze sobą i zobaczymy. Na pewno ta finał, czyli finał ogólnopolskiej młodzieży będzie ciekawy i tam będzie dużo więcej materiału niż tutaj jeszcze do analizy. Dziękuję bardzo. Bogdan Zamośny, trener kadry Pomorza. Dwa zwycięstwa pierwszego dnia. Powiedz nam, z czego jesteś najbardziej zadowolony z tej gry naszego zespołu w dzisiejszym dniu? No, dwa ważne zwycięstwa, bo jedna kadra, czyli Wielkopolska, to ubiegłoroczny mistrz Polski. To jest bardzo solidny zespół, mimo że dzisiaj dwie porażki, wydawałoby się, że słaby, ale ja uważam, że obstawiam, że Wielkopolska zajmie na tym turnieju trzecie miejsce. Natomiast Kujawsko-Pomorski, bardzo nieprzyjemny zespół, silny, grający fajną koszykówkę, taką też efektowną. Jestem bardzo zadowolony z tych dwóch zwycięstw. No, z drugiego, z Wielkopolską graliśmy drugi raz, graliśmy na turnieju w Radomiu, tam było troszkę wyżej, oni bardzo słaby mecz zagrali, my bardzo, bardzo dobry. No dzisiaj szala się przechyliła w czwartej kwarcie, którą wygraliśmy 26-7. No i udało się nam 13 punktami wygrać. Jeżeli chodzi o mecz drugi, czyli z Kujawsko-Pomorskim, druga połowa bardzo dobra. Pierwsza też nie była słaba, natomiast była jeszcze duża walka. Natomiast w trzeciej kwarcie no, trochę odjechaliśmy i zwycięstwo tak dość okazałe, powyżej 30 punktów. Wydawałoby się, że to przepaść, ale ten mecz też bardzo dużo sił nas kosztował. Chyba cieszy, że w tych meczach nasza, szczególnie gra w ataku, nie opiera się na pojedynczym graczu czy pojedynczych graczach, tylko tak naprawdę te punkty się rozkładają dość równomiernie. Każdy z tych meczów miał swojego bohatera. Myślę, że to jest dobry prognostyk przed Olimpiadą Młodzieży. Tak, zdecydowanie. Ta kadra rozegrała tak naprawdę dopiero 5 meczy, bo 3 mecze w Radomiu i tutaj na tym turnieju 2 mecze. I w każdym z tych meczy rzeczywiście jakby kreował się inny lider. To jest też, wydaje mi się, że siła tego zespołu, że nie jeden czy dwie gwiazdy, a zespół jest bardzo mocny. Ja tutaj rotuję 12 zawodników, znaczy w zasadzie 14. Zawsze dwóch ma wolne i nie obniża się jakości. No, jestem z tego bardzo zadowolony, że jest dość szeroki skład. W przyszłym tygodniu jedziemy na pierwszy turniej Able'a do Estonii. Jakie cele na ten turniej będą? Bo rozumiem, że wynik wynikiem, ale jakby dla nas tym celem głównym jest finał OEM-u. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o wynik, bardziej mnie interesuje ten turniej, bo to jest turniej, który będzie decydował o rozstawieniu przed Olimpiadą. Natomiast turniej Able'owski jest jakby etapem przygotowań do Olimpiady Młodzieży, do finałów i na pewno będę testował różne ustawienia piątek, żeby jeszcze pewne warianty przećwiczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Zbigniew Bytomski, no człowiek instytucja na wszystkich młodzieżowych rozgrywkach w koszykówce męskiej. Powiedz Zbyszku, jak kolejny raz jesteś w Człuchowie, jak oceniasz ten turniej Dywizji A tegoroczny? Przede wszystkim chciałbym podziękować za zaproszenie, że mogę tutaj być, uczestniczyć w tym turnieju. To już moje 13. Od samego początku jestem od Wałbrzycha, od rocznika 9-3. To kiedyś grał Ponitka, teraz grał na Mistrzostwach Świata. I tak 13 lat już przeleciało. Tutaj w Człuchowie już nie pierwszy raz jestem. Byłem też na rozgrywkach Emla. Sam turniej, jak teraz zrobili te dywizje, no to jak to trenerzy mówią, rocznik rocznikowi nierówny. Drużyny, które grały w dywizji B, teraz to byłem w Radomiu, śmiało by tutaj mogły powalczyć też o nawet pierwsze miejsce. Ja mówię o drużyny nawet, które się nie zakwalifikowały, na przykład województwo łódzkie, podlaskie. Tutaj na tym turnieju tak zauważyłem, jakby są te sześć kadry podzielone na dwie połówki, gdzie pierwszą połówką to jest, są silni chłopcy fizycznie, gdzie mają swoich liderów, śląskie, wielkopolskie, pomorskie. I między nimi mi się wydaje, rozstrzygnie się pozycja, kto jakie miejsce medalowe będzie miał, a trzy pozostałe drużyny, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie i reprezentacja zachodniopomorska, słabsze drużyny, fizyczne słabsze, no i wszyscy awansują i tak naprawdę zobaczymy w Cieszynie. Bardzo się cieszę, że Śląskie Województwo po raz pierwszy będzie gościł reprezentację wojewódzkie w finale wielkim w sportach zimowych. No, ja jeżdżę 13 lat i pierwszy raz ja jako Ślązak będę gospodarzem. Mam tam na miejscu, z tego się cieszę. No wy na przykład województwo pomorskie nie macie olimpiady zimowej, a szkoda, bo robicie bardzo fajne imprezy i dużo też tutaj na pewno by było kibiców, ale się tak złożyło, że to jest w sportach zimowych, to pomorskie raczej nie będzie miało, ale są tutaj super imprezy, turniej Ebla, rocznik 2000, jako jedyny rocznik zdobył w superfinale Ebla, zdobył złoto, co nikt tego nie powtórzył. Organizacyjnie jak zawsze chłopcy, bo rozmawiam z nimi, są zadowoleni, wyżywienie bardzo dobre. Tutaj ta hala nowa oddana, też elegancka. Co jeszcze mogę powiedzieć? Za 3 miesiące może być całkiem inaczej. Chłopcy rosną. Fajnie, że trener kadry Polski przyjęła, ich obserwuje. Jest dużo fajnych chłopaków. Ja w samym Radomiu naliczyłem około 10 tak zwanych wzrostowców, tych indywidualnych, tak też sobie spoglądam na to wszystko i zapowiada się ciekawy, fajny rocznik, pan Kasperzec, pan Krakowczyk i pan Tomaszewski będą mieli w czym wybierać. Są z nami, jutro przyjedzie Krakowczyk, trener asystent i trener Tomaszewski. No a finał, no wszyscy mówią Mazowsze. Mazowsze jest potęgą, tak jak potęgą było w tamtym roku Wielkopolska, gdzie mogła sobie zrobić dwie kadry. Tak kiedyś było bardzo mocne w roczniku 2002 śląskie, a czy mazowieckie zostawi wszystkich w tyle. Ja na razie czekam mazowieckie, jak zagra na turnieju w Barcelonie, bo tam będzie miało silnych przeciwników. Wasza kadra, z tego wiem, też jedzie na Ebla, na Estonię i może te turnieje też trochę zweryfikują, jaka jest siła tych zespołów. A czas pokaże. Do marca jeszcze trochę tego. A same rozstawienie, nie pisałem tego. Jak ktoś chce, to poszpera i znajdzie jakieś rozstawienie, a ja z chłopakami nie rozmawiam na o tym, jakie będzie rozstawienie, bo mi się wydaje, że to jest najmniej ważne, bo można tu mieć lepsze miejsce i trafić do teoretycznie mocniejszej grupy. Tak, no, obserwujesz te kadry od wielu, wielu lat i też doskonale pamiętasz, że nie zawsze kadry, które przyjeżdżały jako faworyci, kończyli ze złotym medalem. To jest kategoria bardzo młoda. Tu chłopacy potrafią jednego dnia grać wspaniale, drugiego dnia grać dużo, dużo słabiej, więc myślę, że ten finał będzie bardzo ciekawy. Myślę, że tych kadr, które pojadą właśnie do... Tak jest, na gościnny Śląsk pojadą walczyć z marzeniem o złoty medal. Będzie no co najmniej 5. Tak może być. Ja pamiętam w Zambrowie, to kiedy kadra mazowieckiego była bardzo mocna, gdzie grał Kulka, gdzie grał Wadowski. Wszyscy mówili, że to złoci medaliści, a schodzili z parkietu ze łzami w oczach, bo przegrali z Wielkopolską. Wielkopolska zawsze ma dobry, silny rocznik. Raz bardzo dobry, raz średni.
też możesz zaskoczyć. Pomorskie tutaj bardzo fajnie się prezentuje. Czekam na mecz Pomorze-Śląsk i to też nam coś podpowie. Śliczną koszulkę Pomorze. Powiedz, która to koszulka w twojej kolekcji? Czy jeszcze jesteś w stanie zliczyć, ile tych koszulek masz? Wszystkie koszulki są na profilu Facebooka, koszulki, i są robione albumami, więc można policzyć każdy album, dodać 1100, może to jest 1101. Jak będzie 1111, to może ktoś dostanie nagrodę, jak się cztery jedynki spotkają. Bo chciałem już dać nagrodę za 1000 koszulkę, ale tak się złożyło, że ktoś mi naraz przywiózł 20 koszulek i już nie wiedziałem, która jest ta 1000. A teraz może 1111. No i szykuję się do, bo mam rekord Polski, szykuję się do rekordu Guinnessa. Już mi pisała firma, że się nadaje, że damy rady, ale chciałbym tą wystawę zrobić taką spektakularną, żeby wszystkie koszulki były rozłożone, zakryły cały parkiet w Rudzie Śląskiej, żeby był dron, co to nakręci, no, teleekspres. Jak znajdę tylko czas, to takie coś planuję, bo potrzebuję do tego wolontariuszy, bo nie każdy potrafi składać koszulki, nie? Ja się tego w wojsku nauczyłem, robię to szybko, ale chciałbym takie coś zrobić. Może w przyszłym roku, bo mój klub Pogoń Ruda Śląska, skąd się wywodzę, obchodzi stulecie, może przy tej okazji zrobię właśnie taką wystawę. Życzę ci powodzenia i zawsze zapraszamy do Człuchowa. Dziękuję bardzo.